na mówić o doskonaleniu naszych zbrojów naszych straży. Ale nie możemy mówić o zniewolę. Nie możemy mówić o niesądzie. Ciszy spontanicznie, bo nikt nie nakazał, żadna formacja partyjna, żadne zrzeszenie ludzi skupionych w jakiejś organizacji, tylko zrzeszenie przyjaciół ludzi, czy przyjaciół Jerzego Szmajdzińskiego kierowało nami, że tutaj przyszliśmy dzisiaj. I rzeczywiście idea ufundowania tej tablicy została zaproponowana przeze mnie przyjaciołom Jerzego i wszystkim tym, którzy do tej idei się przyłączyli. Bardzo dziękuję. Dziękuję między innymi radnym Rady Miejskiej Legnicy, formacji, jaką jest SLD, również dziękuję. I dziękuję wielu anonimowym mieszkańcom Legnicy, którzy dołączyli do nas i włożyli się i fundowali tą tablicę. Rady Miasta, kolego pośle, szanowni państwo, koleżanki i koledzy. Wczoraj Jerzy skończył 59 lat. Ale smoleńska tragedia przerwała jego wspaniałe życie. Choć urodził się we Wrocławiu, a całe dorosłe życie spędził w Warszawie, to umiłował sobie Legnicę, Jelenią Górę, Wrocław. I w każdą wolną chwilę, w każdy weekend przyjeżdżał. Przyjeżdżał oficjalnie i nieoficjalnie, jako wicemarszałek Sejmu, minister obrony narodowej, poseł, ale przyjeżdżał także jako Jerzy Szmajdziński. Chodź,